każdemu zawsze tłumaczę, że jeżeli ktoś kończy studia dane, to nie jest specjalistą w danym zakresie. Czyli każdy potrzebuje swoje frycowe i każdy potrzebuje swój moment, jak gdyby przejścia przez różne etapy życia, żeby dojść do miejsca, kiedy to ty podejmujesz decyzję. Wydział Radia i Telewizji, skończyłam organizację produkcji filmowej i telewizyjnej, ale jak kończyłam studia, to nie znaczy się, że byłam już na dzień dobry panią producent. Ja pierwszą w życiu pracę, którą wykonałam, to było podawanie kawy na planie pana Tadeusza, a później to się wszystko w miarę rozwijało. Jeżeli na przykład faktycznie myślicie o tym, że chcemy spełnić swoje marzenia, chcę pójść w kierunku pracy w filmie, chcę być filmowcem, bo mam ku temu powołanie, bo mam ku temu talent, to przede wszystkim jak gdyby hierarchia postępowania, czyli przechodzenie przez wszystkie te stopnie po to, żeby na koniec końców, jeżeli faktycznie ma się tą pasję, talent, chcenie, dojść do tego miejsca, że wchodzisz z założenia, że tak dużo rzeczy zależy od ciebie. Postanowiłam, że opowiem wam na podstawie swojego własnego doświadczenia. Pan jest Maksimski, tak? Ten malarz? Niby tak. Bo ja mam okna naprzeciwko pana i tak sobie przez lornetkę patrzę, jak pan maluje. Nie powie pan, że to jest obraz pogodny. Pogodny nie jest, ale dlaczego miałby być od razu katastroficzny? Prawda? To jest pejzaż po jakiejś klęsce. Bo ja wiem. To był trudny projekt. Trudny projekt z kilku powodów. Po pierwsze debiut. Po drugie nieszczęśliwie dla nas, znaczy nieszczęśliwie szczęśliwie, tak to może nazwę. Nieszczęśliwie szczęśliwie dla nas kolega Beksiński udokumentował całe swoje życie. Tylko że koło był taki, że tego mieszkania już nie było, ponieważ zarówno mieszkanie Tomka, jak i to mieszkanie Zdziska jest w posiadaniu zupełnie innych osób już. Ta pani, która mieszka teraz w mieszkaniu po Beksińskich, to nawet jak alergicznie działa na nią hasło, żeby kogokolwiek wpuścić. A poza tym to jest całe mieszkanie po remoncie, ono zupełnie inaczej wygląda i to jest już na takiej zasadzie, że to no, nie ma co. Ale dla nas to było też takie wyzwanie, bo trzeba było to po prostu odbudować. Odbudować i postawić na nowo obydwa te mieszkania, zresztą nie jedno, bo tatuś nie dość, że po domu chodził z kamerą i nagrywał samego siebie, to jeszcze do synka też chodził z kamerą i nagrywał synka w domu, więc jak gdyby obydwa mieszkania było wiadomo, jak będą wyglądały, jak muszą wyglądać, żeby były no, wierne temu, co jest dostępne, bo wiecie, żeby ten Beksiński to jeszcze nagrywał i chował sobie do kieszeni czy tam do szuflady, a Beksiński nie wie, że nagrywał, to jeszcze publikował co po niektóre te rzeczy, niektóre rzeczy są na internecie. Więc ja jestem totalnym zwolennikiem, że jeżeli się robi rzeczy, które się działy naprawdę, no to trzeba, żeby to mniej więcej kupy się trzymało, tak? A nie robić coś na pół gwizdka, bo i po cóż. Tak więc wyzwaniem była na pewno całe to odbudowanie i wykreowanie rzeczywistości z zapisanych kamer Zdzisława Beksińskiego i wykreowanie tamtego świata, bo dla tych osób, które znają trochę Warszawę, to on mieszkał na takim bardzo specyficznym osiedlu, który się nazywał Służew nad Dolinką, miał takie bardzo specyficzne balkony i to okazuje się, jak żeśmy wyszli w Anka Chrościcka, jak zaczęła robić początki poszukiwań do tych rzeczy, to wyobraźcie sobie, że ustaliła, że to są jedyne takie osiedle w Polsce, nie? Że nie ma takiej możliwości, gdzie jeszcze takie osiedle stoi, że te balkony, jakaś tam fabryka była, która odlewała je, no nieważne, bo to był żelbeton, że powstały tylko w Polsce, dlatego że nam się totalnie nie zgadzała zieleń za oknem po prostu, no bo tam już wszystko było rozbujałe, wielkie, a w tych czasach to po prostu tak naprawdę jak oni się przeprowadzili do Warszawy, to było pole budowy, więc no to nie zgrało się. I też to osiedle jest vis-a-vis takiego miejsca, które się nazywa Landy, Centrum Handlowe przy ulicy Wałbrzyskiej. No i ten land wtedy też był budowany, więc my chcąc zachować taką prawdę historyczną i chcąc jak gdyby, żeby to wszystko się kupy trzymało, musieliśmy tą rzeczywistość też wykreować na komputerach. Myśmy poszli takimi projekcjami, mieliśmy projektory na hali, przez okna było widać, a wcześniej już chłopcy z Lightcraftu pod przewodnictwem takiego pana, który się nazywał Leto, przygotowali nam takie po prostu filmiki, które te filmiki leciały za oknami, czyli ta Warszawa już tam żyła, żeby nie było takiej sztuczności, ta Warszawa powstawała, no przecież film opowiada o 27 latach ich życia. Przez 27 lat tam też trzeba było widzieć upływ czasu, więc to była taka fajnie pracochłonna robota. Przed wami Tomasz Beksiński i Roger Moore!
Wszystko inaczej, niesamowite. Pan taki wesoły. O, ja wesoły. Dom zwyczajny. Wesoły. Janek Matuszyński. Janek Matuszyński jest bardzo, bym powiedziała, pilnym reżyserem i bardzo, poza faktem, że jest zdolny, jest cholernie pracowitym człowiekiem, więc Janek przeprowadził miliony prób aktorskich zarówno ze Zdziskiem, jak i z Tomaszkiem, jak i z Olą, więc tam było wesoło. Natomiast ten film był bardzo takim ciekawym doświadczeniem, dlatego że on wymagał dosyć dużego skupienia się, bo jeżeli mówimy o tym właśnie, że film opowiada 27 lat życia, to też musisz pokazać czas upływu tego wszystkiego, tak? Czyli niezwykła robota dla charakteryzatora, niezwykła robota dla scenografii, no bo przecież Zdzisek, jak malował swoje obrazy, to je sprzedawał, ale niektóre wieszał. Czyli na przykład dzisiaj tu by wisiał obraz Zdziska, nie wiem, tam z roku 60 któregoś, a 20 lat później mógł wisieć inny. Więc to trzeba było bardzo szczegółowo wyśledzić po tych jego też jakby nie było zapiskach początkowo fotograficznych, a później zapiskach na taśmach. Natomiast cały przebieg tej produkcji był niezwykle sprawny, ponieważ tam była naprawdę fajna grupa ludzka się zebrała, bo naprawdę zarówno Janek Matuszyński, jak i Kacper Fertas, oni są takim nierozłącznym duetem, to naprawdę to była przyjemność, tak? To było dwóch młodych chłopców, de facto tego pierwszego, tak jak powiedziałam, to był debiut, ten drugi już był w zawodzie, oni byli razem na roku w Katowicach, ale bardzo, bardzo, bardzo fajni, bardzo sprawni panowie. Charakteryzacja, tak jak powiedziałam, jest zawsze problemem przy takiej dużej rzeczy, bo raz masz brodę, raz jej nie masz i ważne jest to, żeby tej brody nie przykleić w tym momencie, kiedy powinna być albo nie powinna być, bo to też się często zdarza. To były nasze największe afery na planie, kiedy na przykład przychodził Zdzisek w roku na przykład 75, dajmy na to, w charakteryzacji z roku 85, no to też było to ciekawe, ale oczywiście to jest właśnie to, co wam powiedziałam na samym początku, że najtrudniejszy jest ten start, bo to już później leci, więc wszyscy musieli spiąć i się bardziej skupić, żeby nie było tego typu problemu, bo to było takie, no, zabawne to jest przez 5 minut, ale jak ci zabiera czas pracy, musisz to wszystko przerabiać, to już przestaje robić zabawne, tylko trzeba po prostu pilnować swojego otoczenia i zrobić swoje rzeczy w sposób właściwy. Ranisz wszystkich? Ani razu nie pomyślisz o tym, że nam jest trudno. Nigdzie bezpośrednio nie wynika, że rodzina to jest coś innego niż grono ludzi, którzy tak jak się lubią, tak się nie zmuszą. Tu leżą Beksińscy, pocałujcie ich wszystkich w dupę. Bardzo ciekawy film do pracowania, bo przyjemnością dla mnie było obserwowanie tego skupienia, które widziałam wśród twórców. I do mnie mówię, że to jest właśnie efekt jakby końcowy później, że wyszło tak dobrze. Chociaż na tym efekcie końcowym bardzo dołożył do pieca i bardzo go nisko się kłaniam w tym za te wszystkie rzeczy. Jest Przemek Kruścielewski. To jest chłopak, który montuje z Jankiem też od zawsze wszystkie jego rzeczy. Natomiast tak, oni się ewidentnie świetnie uzupełnili. Czyli Robert Bolesny na początku z tym tekstem, później doszedł do niego Janek, gdzie oni razem ten tekst zaopiekowali się nim i w ogóle porobili różne rzeczy. Później przyszli do nas. Myśmy do produkcji znaleźli na to wszystko pieniądze i później jeszcze takim już tym gotowym bałaganem do tego doszedł jeszcze Przemo, gdzie to Przemo po prostu pięknie zamiksował. Ja jestem cholernie dumna z wypadku samolotowego, który jest zrobiony w tym filmie, bo uważam, że jak na polskie warunki naprawdę niewielki budżet, bo tam budżet był ponad 6 milionów złotych, to są oficjalne, jawne informacje. Takie informacje możecie znaleźć zawsze na stronach PISF-u, czyli Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, jak jest dofinansowany oczywiście film z takich dotacji. Naprawdę to była niezła sztuka, tak zrobić ten wypadek samolotowy, bo uważam, że jest zrobiony bardzo porządnie i tak bardzo, bardzo, bardzo racjonalnie. W przypadku, to nawiążę do kilku pytań, które tam Państwo żeście mieli wcześniej, w przypadku tego filmu myśmy bardzo mocno kooperowali z Muzeum w Sanoku, ponieważ Muzeum w Sanoku jest jedynym spadkobiercą po Bocińskich, więc tam była bardzo duża pomoc ze strony muzeum. Oni nam udostępnili różnego rodzaju archiwalia, oni nam udostępnili
udostępnili nam możliwość wglądu w różnego rodzaju materiały, więc to było bardzo fajne i bardzo pomocne, ale jednocześnie też to było takie dosyć mocno obligujące nas do tego, żeby jak najlepiej oddać tą prawdę życia i prawdę ekranu. Mieliśmy zarzuty w przypadku tego filmu, mieliśmy zarzuty, że Tomek się za lekko zagrywał, tam mieliśmy taką dosyć dużą nagonkę przez taką fankę jego dosyć mocną na internecie. Natomiast kurczę, to jest trochę tak. Myśmy zrobili film oparty na historii prawdziwej z życia, tak? Przyjęliśmy 27 lat życia ludzi tak naprawdę na koniec końców publicznych. Zarówno bardzo znanego ojca, jak i za bardzo znanego syna. No, porozmawiać z nimi nie mogliśmy, ponieważ wszyscy członkowie tej rodziny de facto nie żyli. Ja miałam spotkanie takie później z facetem, który był jakimś tam dalekim bratankiem. Rozmawialiśmy nawet o tym. Prawda jest, że wszyscy wiedzieli, że Tomek nie był najbardziej stabilną osobą na świecie. A na koniec końców film jest w dużej mierze wizją artystyczną reżysera, więc ja bym tak nie szła w przekonanie i mówienie, że ktoś jest taki śmaki owaki, bo to też jest trochę wizja. No, Tomek też jak mógł pospotykał się z wieloma osobami, które go znały. Ja nie ukrywam, że też miałam rozmowy następujące, kiedy się powiem, z Mecem rozmawiałam. Tak przede wszystkim z Mecem, bo oni się znali z radia. To Mec mi powiedział prosto z mostu, że tam, prawda, że dla niego jest trochę przegrany, ale że z Fox. Ale na przykład jak załatwiałam taki kawałek wywiadu z wampirem, taki był kiedyś program w dawnym TVN, znaczy na RTL, nie pamiętam dokładnie tej sytuacji. Był taki program i tam Tomek był na tym programie. No to na przykład mi powiedział Wojtek Jagielski, który to prowadził, że idealnie dobrana historia, prawda? Więc no, każde spojrzenie, każde widzenie. W formie anegdoty chciałam to mieszkanie oddać do Rzeszowa, do mieszkania Beksińskiego. Wyszło z założenia, że to jest w ogóle bardzo fajna rzecz, żeby takie mieszkanie było jako forma atrakcji, do zwiedzania po prostu. Niestety miasto nie chciało, na czym ja bardzo cierpię, bo musiałam to po prostu wszystko zniszczyć. Czyli tak jak zbudowałam i wsadziłam to wszystko pieniądze ciężkie, to musiałam to po prostu później rozłupać i przyjechały kontenery i zabrały. Więc to taki wielki smutek, no bo co z tym było robić, no po prostu halę musisz zdać, a to było budowane na hali, więc musieliśmy się tego pozbyć. No, natomiast logistycznie ten film był, nie był trudny, nie, bo był całym filmem do zrobienia na hali de facto, bo myśmy, wszystko co było w tym filmie, to tak naprawdę de facto dwa mieszkania, parę obiektów jeszcze po Warszawie, no i zbudowane pod Konstancinem osiedla, bo tam żeśmy zbudowali to osiedle, a resztę żeśmy przedłużyli w komputerach. I tu się przydało moje doświadczenie za granicy, żeby było śmieszniej. To doświadczenie się przydało właśnie, żeby wydębić za zero złotych informacje, jak zrobić samolot, żeby dobrze wyglądał. Czyli czytaj, bo to oczywiście moi koledzy z chęcią chcieli przyjechać nam to zrobić, tylko że oni by mnie kosztowali trzy razy więcej niż ten budżet, w związku z powyższym nie można było sobie na to pozwolić, więc trzeba było wziąć stan za stan, jaki jest, czyli wymyślić na to sposób. I się udało. Ja zawsze wychodzę z założenia, że wiele rzeczy uda się sposobem. Bo na przykład, jeżeli rozmawiamy o produkcji, to dużo trudniejszym było zrobienie filmu pod tytułem Boże Ciało, bo tam już była dużo gorsza logistyka. Więc generalnie wiecie, no teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, mamy ten sztab ludzi, przecież taka ekipa to liczy około 70 osób lekką ręką, nie? To jest, bo dla tych niewtajemniczonych, mamy reżysera z jego pionem, mamy drugiego reżysera biurowego, reżysera planowego, mamy jakiegoś zazwyczaj asystenta, który się tam szwenda, bo musi przyprowadzić aktora, żeby się po drodze nie zgubił, bo to się też często zdarza, że jest na linii prostej potrafią zaginąć, więc trzeba pilnować klientów. Mamy operatora ze wszystkimi jego zabawkami i z całą radością, czyli kamery, panów od kamery, panów od wózka, panów od światła. Mamy pion charakteryzatorski, czyli tą główną dowodzącą zazwyczaj z wielką szabelką w ręce i te wszystkie miłe panie, które tam, prawda, maziają i macają. Mamy cały pion kostiumowy, to wszystko towarzystwo trzeba ubrać, to trzeba wszystko wyżywić, muszą być kierowcy, którzy to wszystko przywiozą, muszą być aktorzy, którzy w tym zagrają. I teraz jeszcze jak masz to takie w Warszawie i masz w sumie na koniec końców kameralne kino, bo jest to kameralne kino, bo jednak tam de facto, jakby nie zwrócić uwagi, to jest troje rodziny Beksińskich i babcie dwie, które zaraz padają bardzo szybko, bo jedna i druga babcia dosyć szybko umarły. Więc to jest jakieś takie wykonalne. Natomiast na przykład logistycznie, jak myślimy o robieniu rzeczy, no to na przykład jaśliska piękne, ale już na przykład przewożenie aktorów lewo, prawo, prawo, lewo, to już jest niezły ruch logistyczny, jak to zrobić. Tym bardziej jak na przykład taki aktor ci powie, że on na przykład zapomniał powiedzieć, ale musi być w teatrze jutro, bo ma jakąś próbę albo coś tego typu. Znaczy się nie zapomina już teraz tak często, ale to się zdarza. Więc z takiego punktu widzenia
naszego, to łatwiej jest zrobić coś stacjonarnie, czyli w miejscu zamieszkania, bo łatwiej logistycznie wtedy to ogarnąć. No ale też umówmy się, nie zrobilibyśmy takiego filmu jak Boże Ciało, siedząc w Warszawie, bo to byłoby totalnie bez sensu, więc też jeździsz, szukasz plenerów i chcesz, żeby to wszystko jakoś inaczej wyglądało. I tutaj przewija się temat sprzed 2 godzin plus minus, właśnie tego, że ci aktorzy, ja się tak czułam, w Bangladeszu była, że po prostu biorą wszystkie stroki za ogon i starają się być we wszystkich produkcjach, to też nie jest tak naprawdę dobre dla nich wizerunkowo, bo tak de facto wszędzie muszą być tacy sami, nie? Bo fajnie jest móc się zmienić do roli. Czyli na przykład ja w zeszłym roku mam takiego aktora, bardzo młodego pokolenia skądinąd, który dostał rolę faceta, który będzie się mierzył na ringu z Jakubem Szapiro. I myśmy tego człowieka musieli zarówno wyszkolić, żeby go nauczyć boksować, jak i musieliśmy go utyć za przeproszeniem do roli, żeby wagowo panowie razem fajnie wyglądali. Więc smutkiem wielkim jest to, że aktorzy, szkoda, że sobie tego nie zdają sprawy, że jednak mogą się fizycznie zmieniać do ról i wtedy będzie to dużo ciekawszą rzeczą niż ciągle wyglądają tak samo, ale właśnie wyglądają tak samo, bo nie wiem, bo nie możesz przewarbować, bo w serialu jest blondynką. Przecież ja miałam taką sytuację z Olą Konieczną. Ola Konieczna u nas jest w Bożym Ciele szatynką, natomiast myśmy mieli straszne awantury na wspólnej, gdzie ona jest blondynką. I się państwo bardzo ze mną, prawda, tam drapali o te włosy i o to, żeby te włosy, że to jest niemożliwe, że coś tam się mówi, że ja nie chcę blondynki. My chcemy szatynkę. No i tak żeśmy się wyszarpali i udało nam się doprowadzić do tego, że była u nas tą szatynką, natomiast 2 razy była farbowana w tej wewte. Więc generalnie było to bardzo wesołe. Natomiast tak funkcjonuje powstawanie programu bez posiadania aktora na wyłączność, tak? Więc to jest cały kłopot, bo gdybym ja mogła tego człowieka mieć i wiedzieć, że mam go, to bym była dużo szczęśliwsza, dlatego na przykład Amerykanie są tacy bardzo agresywni w swojej polityce, bo oni bardzo mocno żądają wyłączności na projekt. Czy jak jest mój projekt, to jest mój projekt. Nie ma tam, że zgodzi się na 2-3 dni wypaść gdzieś albo pójść coś innego zrobić. Jesteś zakontraktowany, masz tu być, mi się może przesunąć. To jest bardzo wygodne, bo jest to możliwe wtedy do jakiegoś kontrolowania, prawda, a nie do ponoszenia konsekwencji chociażby nawet sytuacji losowych. Bo przecież nie wszystkie sytuacje w życiu są sytuacjami, które zapanujemy. Przecież teraz na przykład każdy może, nie wiem, złamać rękę, złamać nogę, mogą się rzeczy dziwne wydarzyć, więc no nie wydawajmy sobie wykradać. A u nas niestety jest tak, że u nas gro aktorów tego nie rozumie i jest tak zwany atak paniki, jak ja to mówię, czyli po prostu przekładanie i układanie i zakładanie wszystkiego razem. Ale też nie wszyscy, żeby nie było, ale duża grupa ludzka tak funkcjonuje. Więc z takiego logistycznego punktu widzenia Ostatnia Rodzina nie była super trudnym projektem, bo tak jak mówię, to było to kino totalnie warszawskie, nie było to kino wyjazdowe, było to kino, w którym myśmy po prostu większość dni mieli na hali, chyba na 30 dni było na hali. Ja miałam bardzo przerąbane przy tym filmie, nie ukrywam, bo przy tym filmie byłam kierownikiem produkcji i producentem. Jeżeli ktoś padnie na pomysł, żeby coś takiego robić, to odradzam. Po pierwsze, nie masz na kogo nakrzyczeć. Czy ja jako producent nie nakrzyczę na siebie samo, jako na kierownika produkcji, no bo to się nie uda, żebym ochrzaniała samą siebie za jakiś błąd. Natomiast prawda jest też taka, że to nie są różne prace, może tak to nazwę. To są zbliżone prace, ale no jednak to było trochę za dużo, ponieważ tak jak teraz brakuje mi doby, bo mi brakuje tych 24 godzin, to tak wtedy mi brakowało też dosyć mocno tej doby. Poza tym to było dosyć mocno stresujące. Więc nigdy już sobie więcej nie zafunduję tego typu zabawy. Albo rybka, albo akwarium, jak ja to mówię. Natomiast projekt, tak jak powiedziałam, był super przyjemny do pracy, był super przyjemny do ułożenia pewnych rzeczy. Oczywiście były konflikty, jak w każdej grupie ludzkiej. Zawsze są jakieś mniejsze, większe. Natomiast tak co do planowania, co do jak gdyby ułożenia tego wszystkiego, to było to naprawdę takie, bym powiedziała, sensowne i nie było jakiegoś tam kłopotu, żeby to się jakoś fajnie nie udało. Że jak się robi serial prime'owy, czy jak się robi serial z większym budżetem po prostu, to masz szansę pokazania czegoś, tak? Bo jednak niestety ja podsumuję, bo myślę to tak. Papier przyjmie wszystko. Wszystko możecie napisać na tym papierze, jak chcecie pisać. Tylko że też trzeba to przeliczyć na możliwości.
I jak gdyby fajne, konstruktywne przemyślenie zrobienia czegoś, żeby móc pokazać i pokazać fajnie, to też się udaje, prawda? Bo lepiej pokazać szeroko i bogato niż kilka razy wąsko i mało. Miałam teraz takich znajomych, którzy robią rzecz X, zrobili ten scenariusz naprawdę na wypasie i tak teraz tylko ciągle wyciągają kartki z tego scenariusza, ciągle zabierają, ciągle coś tam. I ja mówię, ale słuchajcie, ale nie rozumiem jednej rzeczy, bo teraz przerabiają, bo się okazało, że za drogo wyszło. I ja mówię, co ja sobie tak postawić, nie? Że nie wiem, że możemy dojechać na przykład do granicy, że pojedziemy na Solinę, ale nie wyrzucimy wszystkich turystów w czasie wakacji, tylko na przykład może trzeba nam po prostu pojechać w kwietniu na 2 tygodnie, nie? Bo nie jedziesz wtedy, kiedy masz full sezon. No i to są takie tego typu niemyślące rzeczy. Więc jakoś tak myśmy przecież w tych jaśliskach siedzieli też, żeby nie wysiedzieć w sezonie, żeby też tam byli przed wakacjami, bo przecież później by się okazało, że agroturystyka, w której mieszkali nie tylko ona, okazało się, że są full pełne, nie? Więc jak gdyby nie mielibyśmy szans tam być. Więc wszystko trzeba po prostu w produkcji filmowej obejmować też nadzorem logistyka, tak? Czyli jak gdyby logistyka i sensowność. Bo inaczej to jest po prostu jakaś taka, dosyć bym powiedziała, niepotrzebna strata czasu po to, żeby to później, tak jak powiedziałam, przepisywać, czy kombinować, czy udawać, że jest inaczej, tak? Bo tego nie trzeba robić, można to z założenia od razu robić. Też radzę, że na przykład jeżeli będziecie kiedyś w życiu robili komuś pod zamówieniem, w formie pisania oczywiście mówię, jeszcze zapytaj, czego oczekujesz, czego chcesz, jak chcesz, bo to jednak lepiej powiedzieć sobie na początku. Ja teraz będę zaczynała taką dużą rzecz pisać i też będziemy się zastanawiali z tej rzeczy, co za przeproszeniem, jakby to nazwać, może nie ujmować, o, żebyśmy wiedzieli. Mam dosyć spory ten budżet, również bardzo duży. Natomiast wiem o tym, że to, co jest w książce, nie powinno wszystko się znaleźć na ekranie, bo to będzie niemożliwe, bo to wtedy bym musiała mieć totalnie amerykańską produkcję za 100 milionów dolarów, tak? A tak nie mam jeszcze. Ostatnia rodzina jest jeszcze takim filmem, gdzie nam się udało bardzo fajną muzykę skompletować do tego filmu. A udało się tę muzykę skompletować z dwóch powodów. Po pierwsze, szefem ówczesnym Uniwersala był kolega Tomka, więc był bardzo pomocny. Po drugie, mój kolega, szanowny reżyser, pan Jan Matuszyński, postanowił, że będzie pisał listy do Świętego Mikołaja, ja na to tak mówiłam, czyli na wyceniane na rzeczy do budżetu. Zatrudniam taką specjalną agencję, ta agencja wysyła do właścicieli praw, no i przychodzi ci informacja, że na przykład coś tam kosztuje, najmniej, to nie wiem, 100 tysięcy. No i ty w tym momencie mówisz, a nie mogło być mniej. No więc Janek pisał taki list do Świętego Mikołaja, jak ja na to mówiłam, z prośbą, czy nie mogło być mniej. I nam się udało w wielu przypadkach, że było dużo mniej. Dlatego też ta muzyka jest taka dosyć bym powiedziała bogata, bo to właśnie to bogactwo pochodzi z tego, że w dużej mierze udało nam się fajne ceny wynegocjować. Na samym początku nikt nie kończy szkoły, nikt z założenia na dzień dobry bez żadnego przygotowania nie jest producentem. Zacznijmy od początku, tak? Nawet kierunkiem produkcji, bo ja kończyłam szkołę w kierunku bycia kierunkiem produkcji. Musisz się tego nauczyć, musisz coś, co ci dała teoria w szkole, przenieść na praktykę, na planie. Ja myślę, że byłam najmłodszym drugim kierunkiem produkcji w tym kraju, bo ja po roku pracy u Szczerbica dostałam kontrakt na drugiego. To naprawdę rzadko się zdarza. Byłam bardzo mocno zaskoczona, bo uważałam, że nie jestem gotowa. On uznał inaczej, a z nim się nie dyskutowało, więc ja dziękuję mu bardzo za to, ponieważ za takie duże zaufanie po 2 latach pracy w zawodzie zostać drugim kierunkiem produkcji. Fuh, jeszcze u niego naprawdę. Natomiast jak zaczynasz być kierunkiem produkcji, no bo to wiadomo, że samo przychodzi z czasem, nie? Tam zrobiłaś tych ile rzeczy i dostajesz w końcu propozycję, no to można sobie odpowiedzialność za ludzi i za budżet, tak? Czyli generalnie to jest tak, że strasznie ci płaczą te wszystkie misie pysie pod tytułem, że tam się żali oświetlacz, że ma za mało, tu się żali wózkarz, że nie ma wystarczającej ilości szyn, tu ci przychodzi pani od charakteryzacji, że nie ma na perukę, tu ci przychodzi pani z kostiumu, że jej się podarła sukienka, no i ty jesteś takim trochę, a ty tak stoisz, mówisz, nie mam. Śmieję się oczywiście, bo to nie do końca jest też tak, ale to jest tak, że faktycznie musisz się tam pokopać trochę, no bo to też jest czasami te jak gdyby dyskusje, prośby są zasadne, czasami są bezzasadne, więc to jest tylko kwestia. No, na koniec końców to jestem odpowiedzialna za ten budżet, jako kierownik produkcji, więc jak dostałam te ileś milionów, to muszę te milionów dać, rozliczyć i być pewna, że wszystko jest dobrze.
I teraz tak, będąc jeszcze producentką, to ja jeszcze mam ze sobą z drugiej strony tych wszystkich koproducentów i tego głównego twórcę, który czasami idzie w konflikcie zresztą, bo to ten główny twórca mówi do mnie, że on musi mieć 100 osób więcej. Więc ja jako producent rozumiem, dlaczego musi mieć 100 osób więcej, ale jako kierownik produkcji nie mam. Jak gdyby to było takie kółko zawirowane, tak, że on by coś chciał, ja też rozumiem, i teraz na przykład mi jest łatwiej spinać się czasami z kierownikiem produkcji, ale nawet racjonalnie przesuwać pewne rzeczy, niż spinać się z samą sobą, jak wiem, jak nie mogę. Bo to niech on siedzi w tych płaczach, tych miści, co to nie mają na szczotkę albo na inne rzeczy, a ja też jeszcze muszę kopać się i z koproducentem, i kopać się jeszcze z głównymi pionami, bo to do kierownika produkcji zazwyczaj bije cała ekipa, ze wszystkim. I no taka jest prawda, no to tak trochę jest. A do mnie, dzięki Bogu, później to bije reżyser, operator, agenci oczywiście do mnie biją, jako do producenta, no i bije do mnie kierownik produkcji, prawda? Więc ja łatwiej mogę. A tutaj nagle w tej funkcji siedziało wszystko na mnie, więc jak gdyby to tak, znaczy na mnie należy, oczywiście też było, to nie o to chodzi, tylko to po prostu było szaleństwo majkiskowe. To naprawdę to było takie, bym powiedziała, tak jak powiedziała do mnie jedna z koleżanek producentek, powiedziała, a to straszne, nawet nie miałaś kogo opier. No, taka prawda, no więc coś w tym jest. Ale mówię, to najgorsze jest właśnie to, że gdyby skala problemów przy produkcji filmowej jest całkiem spora. Bo to jest dosyć duże przedsięwzięcie, gdzie pracuje dużo osób, gdzie mają różnego rodzaju kłopoty, problemy i inne rzeczy, a ty jesteś od tego, żeby je rozwiązywać. Po prostu. Więc tutaj, tak gdyby nastąpiła akcja, to wiem, że się to podwoiło. Czyli no tak, to się zrobiło bardzo ciekawe, bo przyszły fale z dwóch stron, dlatego tego bardzo nie polecam. Przy małych formach to jest oczywiście wykonalne i w ogóle jest super, ale tak to wygląda. Let me hear you. Czy są rzeczy, których żałuję? Nie, jakoś tak nauczyłam się żyć sama z sobą od dawien dawna, że staram się nie żałować rzeczy. Staram się też jak gdyby iść do przodu, tak sobie wymyśliłam na życie i wychodzę z założenia, że w życiu nie ma problemów, są tylko rozwiązania na problemy, więc wychodzę z założenia, że decyzje, które podejmuję w danym momencie są decyzjami wiążącymi dla mnie. Czyli staram się, żebym nie musiała się patrzeć przez ramię i myśleć sobie, a ty B źle zrobiłaś. Więc bardzo dużej uczciwości sama sobą żyję. Totalnie nie umiem kłamać, więc jak zaczynam się dziwnie kręcić, to oznacza się, że coś tam kręcę. Więc wolę mówić prawdę, wolę lecieć z koksem z mostu i wolę gdyby rozwiązania takie na bieżąco niż kręcić naokoło, bo to się nigdy nie uda. To zawsze odbije się i wróci do ciebie koszetem.